Cześć, dzisiaj będziemy testować cordon bleu z sosem serowo-brokułowym, idealny na ciepło. Od firmy Barone to kupuję w Lidlu po 3,5 zł. To są takie dwa placki, dwa kotlety drobiowe, przełożone takim serem. I sosem brokułowym w środku. Jeżeli chodzi o skład, no skład niestety nie jest idealny. Mięso z kurczaka 36%, panier zewnętrzny, mąka pszenna, drożdże, substancje, fosforany, wapnia, węglany, glukoza, ekstrakty przypraw, woda, skórki z kurczaka, sos serowy 14%, skrobia, kukurydziana, mleko w proszku. Oleje palmowe, syrop glukozowy, białka, mleka, stabilizatory, trifosforany, całkowicie 2% tłuszcz palmowy, cukier, aromaty, brokuły 6%. I nie będę kończył, bo jeżeli chodzi o ten skład, on jest taki. Dlatego też, no nie jest to kotlet idealny. Myślę, że lepiej kupić sobie kotleta, znaczy lepiej sobie kupić kurczaka i usmażyć z niego kotleta. Ponieważ wtedy z takiego składu robi nam się taki skład, wieliniki, bo tak naprawdę bułka tarta, sól, pieprz i kurczak. Ale sprawdźmy to. Jestem ciekaw, jak to smakuje. To kosztuje 3,5 zł. 3,5 zł jest dość tanim daniem, jeżeli chodzi o. Pachnie przyzwoicie, bo pachnie dość ładnie. Trzeba zobaczyć, jak ten kurczak wygląda na surowo. To jest taka pianka z kurczaka. Widać, że on jest przemielony. I w środku jest ten taki żółty ser z tymi brokułami. Te brokuły widać. Dobry jest ten sos. Ale przypieczemy to. Na zimno smakuje to jak tani hamburger. Myślę, że po 2 minutki z każdej strony i będzie gotowe. Mamy tego kotleta już usmażonego. Paniarka jest przesiąknięta tłuszczem. Jest na pewno chrupka. Ten sosik tutaj wypływa. Te brokuły widać, że one są. Pam, pam. Jest to super smaczne, ale na pewno dałoby się to zrobić bez tej długiej listy składników, które nie są dla człowieka zdrowe i na pewno człowieka nie konserwują. To są konserwanty, które konserwują to, żeby się nie zepsuło. Ale jeżeli chodzi o smak, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć i widzimy się na kolejnych testach.